Dzisiaj, słychać mnie. Dzisiaj podczas uwielbienia przyszło do mnie takie słowo: oto czynię rzecz nową, która nawet nie przyszła ci na myśl. Ktokolwiek o niej usłyszy, zadźwięczy mu w uszach, ale co dalej mówi Bóg? Oto czynię rzecz nową, ona już powstaje z zarodku. Czy tego nie dostrzegacie? I to jest pytanie do nas, do Kościoła Boga Żywego. Można nie dostrzec tego, że nadchodzą nowe, fajne rzeczy, nowe możliwości, nowe perspektywy, nowe sposoby myślenia, działania, nowe relacje. Przez co? Można być tak zajęty różnymi sprawami życia codziennego, można przekierować swój wzrok na zupełnie inne przestrzenie życia, można zająć się swoją codziennością, że można nie dostrzec tego, że oto Bóg czyni rzecz nową. Można się zagapić, nie skorzystać w pełni z czasu promocji. I drugi powód, dla którego można nie dostrzec tego, że nadchodzą te nowe rzeczy, to jest to, że ludzie żyją przeszłością. I mam tutaj na myśli nie tylko na zasadzie rozmyślania o przeszłości, ale też na takiej zasadzie odgrywanie starych ról, nieprzemyślone myślenie, życie na sposób starego człowieka, życie w sposób, czy myślenie w sposób schematyczny, to jest też blokerem do tego, żeby wejść w nowe, dlatego że stare jest wrogiem nowego. Więc jeśli realnie chcesz wchodzić w nowe rzeczy, to musisz pozbywać się z tego, co stare, tylko że to jest bloker.